Dwiema godzinami około minuty 30 gorąco zaprosimy do odciska i wieczoru nowej kontroli Wolnego Rana. Wszystkich, którzy będą przy głównej radii, wyjście do jadą. Zobaczmy, żebyśmy za... Witam Państwa z gór Skrzynkowskich przy jeziorze Wondu. Drodzy Państwo, jestem świadkiem czegoś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Ponieważ jestem tu po raz pierwszy, zapytam głównego organizatora tej imprezy, pana Marka Przywielskiego, co tutaj się właściwie odbywa. Witam serdecznie. Mamy piąty zlot pojazdów militarnych w Lipianach na górach Skrzynkowskich. Jest to impreza cykliczna, organizowana już, tak jak powiedziałem, piąty raz. Zjeżdżają się różnego rodzaju sprzęty, czołgi, stacje radiolokacyjne, motory. Mamy nadzieję, że dopisze nam pogoda i że wszystko będzie w porządku. Czyli po raz piąty przyjeżdżają tutaj wielbiciele, miłośnicy militariów. Proszę powiedzieć, z jakich rejonów oni przyjeżdżają? Z całej Polski czy raczej z naszego województwa? Uczestnicy naszego zlotu są to osoby z całego kraju, jak też z zagranicy. Projekt zlotu po raz drugi jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, także mamy też gości z Niemiec. Proszę powiedzieć kilka słów, jak to się zaczęło? Kto wpadł na pomysł, żeby właśnie tutaj, w tym miejscu zorganizować właśnie taki zlot? Taka grupa partyzanci funkcjonowała w naszym mieście od już wielu lat. 5 lat temu formalnie zostało założone stowarzyszenie. Zrobiliśmy wtedy oficjalne otwarcie stowarzyszenia i jednocześnie było to pierwsze spotkanie takie militarne, pierwsze spotkanie partyzantów z mieszkańcami Lipian. Po tym spotkaniu postanowiliśmy, że takie spotkania będą co roku. Nazwaliśmy te spotkania zlot i teraz mamy piąty zlot. W jaki sposób informujecie miłośników właśnie militariów, tego sprzętu z demobilu, o tym, że jest tutaj u was taka impreza? Przekaz informacji jest dosyć szeroki za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych, między innymi przez internet, na forach motoryzacyjnych, na forach militarnych już od dawna była informacja o tym, że taka impreza u nas się odbywa. Jakiego rodzaju sprzęt tutaj można zobaczyć? Tam mamy czołg T-55 Merida, mamy stację radiolokacyjną, mamy gaziki, jeepy, motory, tego typu sprzęt. Tutaj do was jest dosyć trudno dotrzeć, dlatego że jedzie się dosyć wyboistą, polną drogą. Ostatni kilometr trzeba przejść. Myśmy ze względu na to, że wieziemy ze sobą sprzęt filmowy, przyjechali tu samochodem, ale jednak sam fakt, że to jest taka droga, powoduje, że nie każdy tutaj może dotrzeć. To jest taka impreza bardziej hardkorowa, dla twardzieli, można powiedzieć. Tak, ten dojazd to jest cały klimat tej imprezy. Nie? Osoby, które tutaj przyjeżdżają, dojeżdżając już wiedzą, że na tej imprezie będzie dużo wrażeń. Czy trzeba spełnić jakieś konkretne warunki, żeby tutaj do was przyjechać? Czy macie jakieś wymogi dotyczące tego sprzętu? Czy po prostu każdy, kto interesuje się tego typu militariami, może tutaj przyjść i brać udział w tym zlocie? Jeśli chodzi o zlotowiczów, to warunkiem jest posiadanie sprzętu militarnego lub motocykla. Natomiast wszyscy, którzy chcą zobaczyć, są bardzo mile widziani i wszystkich zapraszamy zawsze. Jest oczywiście zlot darmowy, tutaj jest wstęp wolny, nie ma żadnych biletów, tak? Czy poza tym, że można tu obejrzeć właśnie ten sprzęt, o którym mówiliśmy i który pokazujemy, co tutaj jeszcze, jakie atrakcje mogą czekać na osoby, które tutaj do was przyjdą, przyjadą? Występy zespołów muzycznych, różnego rodzaju konkursy. Mamy na przykład zawody Strongman. Jutro o godzinie 24 będą wybory Miss Zlotu. Takich atrakcji jest bardzo wiele. Jak się u pana narodziła ta pasja właśnie do tych militarnych rzeczy? Wystarczy spojrzeć na ten sprzęt i już widać, że każdy, kto na to spojrzy, widzi to z pasją. I tak u mnie się narodziła pasja do tego. Czyli to nikt panu tego nie przekazał? Po prostu może jakieś filmy wojenne, może jakieś komiksy? Czy ktoś panu może powiedział, że to jest coś fajnego? Bo musi być ten pierwszy raz, kiedy to się zaczyna. Zaczęło to się od spotkań z kolegami.
właśnie z kolegami, z którymi razem stworzyliśmy to stowarzyszenie, Lipiański Klub Motorowy Partyzanci. I tak ta pasja powstała i ta pasja nabiera coraz większego rozpędu. Wokół Lipiany, telewizja TVP24, Wyszli Boży, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński oraz Puls Powiatu. Tu długa lista rozmaitych sponsorów, przyjaciół, którzy pomagają w organizacji Piątego Zjazdu Pojazdów Militarnych i Motocykli. Będą Państwo w ciągu dnia będzie rozwijać muzyka, która będzie rozbawiać Państwa. No i myślę, że będzie bardzo sympatycznie, jak to jest w roku na każdym roku. Stoimy przy najpoważniej wyglądającej maszynie na tym zlocie. To jest, jak Państwo widzicie, czołg. Jaki to jest czołg, to ja pojęcia nie mam. Ja poproszę Pana, żeby Pan się przedstawił naszym widzom, powiedział, skąd Pan przyjechał i co to za maszyna. Jestem Czesław Piżecki, przyjechałem ze Ściechowa, województwo lubuskie. Posiadam prywatną kolekcję pojazdów wojskowych Armii Radzieckiej. Wspólnie z kolegami tworzymy klub, jak widać, miłośników pojazdów militarnych. Gorzowski Klub Miłośników Pojazdów Militarnych. No i zajmujemy się szeroką militaryzacją radziecką. Czołg nazywa się T-55 AM Merida. Jest to wielki przebój eksportowy ZSRR po latach głęboko powojennych. No jak to się mówi, ten czołg brał udział we wszystkich konfliktach zbrojnych po II wojnie światowej. Posiadamy też czołg T-34, który był najsłynniejszym czołgiem II wojny światowej. Jednakże ze względu na dużą wartość tego wozu nie przywozimy go na zloty. Chyba że już naprawdę jest coś, co musi być, no, że ten czołg jest. Wozimy go głównie na inscenizacje wojenne. Niesamowita maszyna. Proszę powiedzieć, na jakie paliwo on jeździ i ile pali? Silnik czołgowy, jest to silnik szybkobieżny, silnik czołgowy, wielopaliwowy, praktycznie można na niego nalać wszystko, od paliwa rakietowego do ciężkiego oleju, tak zwanego mazut. Przestawia się tylko na pompie wtryskowej. Co do zużycia paliwa, jest to paliwożerny czołg, największe jakie może, to jest 1000 litrów na 100 km. 1000 litrów na 100 km. Kilometrów w ciężkim terenie. To jest po 400, wpala na piątym biegu przy pełnych obrotach silnika, po równej drodze. Ale co słyszeliście? 1000 litrów na 100 km. Litrów. Norma wojskowa jest 800, ale z reguły musieli podkręcać. Wiemy co? Proszę mi powiedzieć, ja się tak zastanawiam, bo tutaj jest bardzo trudno dojechać w ogóle samochodem z szosy takiej wąskiej, krętej, kilometr drogą polną. Jak byście tutaj ten czołg dostarczyli? Jak on tutaj dojechał, ten czołg, w to miejsce? Czołg dojechał kawałek zalipiany, tam został u życzliwego gospodarza zwalony. No i tu przez pola, jak na wojnie, pojechali. Przez pola jechaliście tym czołgiem? Przez pola jechaliśmy wszystkim po kolei. Na opuszczenie płonącego czołgu są tylko 3 sekundy. Później następuje eksplozja paliwa i amunicji. Po 3 sekundach? No. O, to trochę. Trzeba mieć kurde.